Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Są rozstania smutne i rozstania radosne. Smutne to te pozbawione nadziei powrotu, gdzie tęsknota jest pochodną bardziej poczucia straty niż wiary i miłości. Rozstania radosne to te, które za podstawę mają pewność ponownego spotkania, w których miłość i wiara są tak wielkie, że żadna odległość nie jest zbyt wielka, bo pomimo rozłąki doświadcza się obecności ukochanej osoby. Jezus rozstaje się ze swoimi uczniami na Górze Oliwnej w pobliżu Jerozolimy. W miejscu tym wznosi się dziś świątynia upamiętniająca to wydarzenie. Góra Oliwna to ulubione miejsce modlitwy Jezusa. Kilka metrów niżej od miejsca w niebo wstąpienia znajduje się przecież Ogród Oliwny, w którym Jezus modlił się w ostatnią noc przed swoją męką i śmiercią. W niebo wstąpienie dokonuje się w klimacie modlitwy. Święty Jan Damasceński pięknie zdefiniował modlitwę jako wznoszenie duszy do Boga. Pierwszym i podstawowym momentem w procesie budowania relacji z Bogiem jest właśnie modlitwa. Apostołowie po tym wydarzeniu udają się do Wieczernika i tam trwają na modlitwie przez 9 kolejnych dni, aż do dnia Pięćdziesiątnicy, kiedy to otrzymują dar Ducha Świętego zapowiedziany przez Chrystusa. Od tego momentu wszystko będą czynić w mocy Ducha Świętego, a On będzie im towarzyszył i współdziałał razem z nimi, razem z Kościołem. Módlmy się o ten dar Chrystusowego Ducha także dla nas, abyśmy nie czuli się sierotami, ale aby Jego obecność napełniała nas radością bez końca.